dzisiejszy mecz. Jaki wynik? 23-20. Bardzo dobre widowisko. Trybuny jak zwykle pełne, ale dzisiaj wyjątkowo bardzo dużo emocji. Tak, tak się złożyło, że na koniec sezonu mieliśmy derbowy mecz z Siemiatyczami. I się ciężko gra, bo chłopcy grają na maksa. Jedna, druga strona nie chce odpuszczać, gra o każdą piłkę. Więc było dzisiaj dużo walki, może mniej takiej widowiskowej gry, mniej płynnych akcji. Natomiast dużo walki, dużo serca chłopcy zostawili na boisko i myślę, że zasłużenie wygrali to spotkanie. Sędzia podyktował bardzo dużą ilość żółtych kartek, ale czerwonej nie było. Nie było czerwonej. Związane to było z tym, że jest to gra kontaktowa i chłopcy grają o to, żeby wygrać, o to, żeby jak najlepiej się zaprezentować w tym ostatnim spotkaniu. Grali na 100%, nie odpuszczali w każdym momencie i z tego się wybrały te kary i te przewinienia. Którzy zawodnicy za co zasługują na dzisiejszą pochwałę? Dzisiaj myślę, że zasłużył cały zespół na pochwałę. Nie było takich jakichś indywidualności, grało się ciężko, ale harowali chłopcy w obronie. W ataku było różnie. Niemniej dla całego zespołu należą się brawa, nie chcę nikogo wyróżniać. Są to młodzi chłopcy, którzy mają określone cele własne, mamy cel drużynowy. Udało nam się zrealizować w 100%, myślę, co założyliśmy przed tym sezonem. Trzecie miejsce, no to jest super sprawa dla, nie tylko dla naszego miasta, ale dla całego województwa. Dawno drużyna z naszego województwa w piłce ręcznej na takim szczeblu nie była tak wysoko. Dwa lata temu zajęliśmy 12 miejsce w drugoligowym sezonie. Rok temu byliśmy na 6 miejscu, teraz udało nam się zdobyć trzecie miejsce, jest to duży progres, widać po wynikach i po końcowym rozrachunku w tabeli. Co teraz nas czeka? Teraz zakończyliśmy sezon, myślę bardzo trudny, bo pod koniec sezonu mieliśmy dużo kontuzji. Będziemy się leczyć, zbierać kadrę na przyszły sezon. Mam nadzieję, że się wzmocnimy dwoma, trzema zawodnikami i będziemy walczyć o jak najwyższe lokaty w następnym sezonie. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na to spotkanie, przybywali na spotkania w całej rundzie. Mamy 8., 7. zawodnika, który nam pomaga w postaci kibiców. Dziękuję Wam za to serdecznie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zajęliśmy tak wysokie miejsce w tabeli. I zapraszam za rok na następny sezon rozgrywkowy. Wygrała drużyna bardziej doświadczona, z większym stażem. W decydujących momentach w końcówce było widać, że oni są na 3. miejscu, my na 10. No, ale jestem zadowolony z drużyny. Przez około 50 minut pojęliśmy w miarę wyrównaną walkę. Myślę, że mecz był dosyć ostry, ale że tak powiem, w granicach jeszcze piłki ręcznej i mógł się podobać. Niektóre akcje na pewno były ciekawe. Ostatni raz graliście razem w grudniu. W najbliższym czasie, jak będzie toczyć się gra z naszą drużyną? Nie wiem, jak to będzie, bo chodzi o to, że być może będzie reorganizacja ligi i Szczypiorniak awansuje do pierwszej ligi, wtedy się nie spotkamy. No my mamy ostatnie miejsce, być może nie będzie spadków i będzie reorganizacja też drugiej ligi i zostaniemy. Że na tą chwilę nie wiem, czy się spotkamy w sezonie ligowym, ale może w Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim, tak. Panie trenerze, pana dzisiejsi zawodnicy, których by pan chciał pochwalić za dzisiejszą grę? No zdecydowanie bramka. Fajnie pobroniła lewy rozgrywający Błażej Stasiu, który można powiedzieć, że się odblokował. Warunki ma, bo jest prawie dwumetrowy zawodnik, a w niektórych meczach nie szło mu. W tym meczu w pewnym momencie wziął ten ciężar zdobywania bramek na siebie. No i chyba tych dwóch zawodników. Ogólnie drużyna w obronie zagrała solidnie. To dosyć młodzi chłopcy, a nie bali się z doświadczonymi bardziej zawodnikami, że tak powiem, zderzyć.